Renesans to epoka literacka, która nastąpiła po średniowieczu, a zapoczątkowały go trzy wydarzenia, które miały miejsce w drugiej połowie XV wieku. Konstantynopol został odbity przez wojska tureckie, przez co przebywający tam uczeni wyjechali do Europy. Niemiecki rzemieślnik Jan Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę drukarską, co ułatwiło proces produkcji książek i otworzyło dostęp do wiedzy. Zaś Krzysztof Kolumb dokonał odkrycia Ameryki, całkowicie zmieniając postrzeganie świata. Koniec renesansu w Europie to schyłek XVI wieku, a w Polsce jest to rok śmierci Jana Kochanowskiego. Nazwa epoki wywodzi się od francuskiego słowa oznaczającego odrodzenie. Co miało się odrodzić? Po tysiącletnim średniowieczu odrodzić miała się myśl antyczna i człowiek. Dlatego też pojawił się antropocentryzm, przeciwieństwo średniowiecznego teocentryzmu. Antropocentryzm w centrum zainteresowania stawiał człowieka i uznawał go za wolną, samodzielnie myślącą i niepowtarzalną jednostkę, mającą prawo do szczęścia i harmonijnego rozwoju. Drugim ważnym terminem był humanizm, czyli wiara w moralny rozwój człowieka, jego możliwość poznawania świata i samego siebie. Humanizm opiera się na myśli starożytnego myśliciela Terencjusza, który twierdził: człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Z odrodzeniem związany jest stosowany do dzisiaj frazeologizm człowiek renesansu. Oznacza osobę wszechstronnie utalentowaną i interesującą się wieloma dziedzinami. Jako przykład posłużyć mogą żyjący wówczas Leonardo da Vinci i Mikołaj Kopernik. Pierwszy z nich był nie tylko artystą, malarzem i rzeźbiarzem, ale także pisarzem, architektem, muzykiem, matematykiem, filozofem, wynalazcą i prekursorem anatomii. Kopernik natomiast zasłynął jako astronom i twórca teorii heliocentrycznej, czyli przekonania, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. Ale zajmował się również matematyką, ekonomią, prawem, medycyną i był kanonikiem. Renesansowi artyści po inspirację sięgali do czasów antyku, kiedy skupiano się na człowieku i hołdowano pięknu, harmonii i symetrii. Dominującym stylem w sztuce stał się klasycyzm, inspirowany właśnie starożytnymi wzorcami. Najważniejsi renesansowi artyści to wspomniany wcześniej Leonardo da Vinci, autor jednego z najsłynniejszych obrazów świata, Mony Lizy, Michał Anioł, twórca rzeźby Pieta przedstawiającej Matkę Boską, trzymającą na kolanach ciało swojego umęczonego syna, Rafael Santi, który wykonał fresk Szkoła Ateńska, znajdujący się w Pałacu Apostolskim w Watykanie, Tycjan, który namalował słynny obraz Wenus z Urbino, i Sandro Botticelli, twórca obrazu Narodziny Wenus, przedstawiającego boginię wyłaniającą się z morskiej toni. Skupienie na człowieku i jego rozwoju nie oznaczało, że w renesansie odrzucono wiarę w Boga. Przeciwnie, pojawiły się ruchy starające się doprowadzić do odnowy moralnej i naprawienia tego, co było w Kościele złe. W 1517 roku w Wittenberdze Marcin Luther przybił do drzwi tamtejszej katedry spis 95 tez mówiących o błędach popełnianych przez księży. Zapoczątkowało to ruch zwany Reformacją, który poskutkował rozpadem jedności Kościoła. Powstały przez to nowe nurty religijne – luteranizm, kalwinizm i anglikanizm. W renesansie odrodziły się powstałe w antyku nurty filozoficzne – stoicyzm i epikureizm. Według epikureizmu szczęście polega na doznawaniu przyjemności i na braku bólu. Człowiek zaś powinien korzystać z życia i cieszyć się każdą chwilą. Stoicyzm natomiast zakładał, że szczęście osiąga się poprzez obojętność wobec ziemskich pokus i utrzymywanie dyscypliny moralnej. Postulował, że należy zachowywać spokój w każdej sytuacji i kierować się rozumem. Ważni renesansowi filozofowie to Erasm z Rotterdamu, Machiavelli i Tomasz Morus. Najsłynniejsi pisarze odrodzenia to Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Tomasz Morus oraz Miguel Cervantes.
Do pisarzy renesansowych zalicza się też Williama Szekspira, choć należy pamiętać, że żył na przełomie epok i uznawany jest również za pisarza epoki baroku. W Polsce XVI wiek określa się Złotym Wiekiem Literatury. Pierwszym pisarzem tworzącym w języku polskim był Mikołaj Rej, autor słów „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Miał na myśli to, że Polacy mają swój język i nie muszą używać łaciny. Natomiast najważniejszym twórcą polskiego odrodzenia jest Jan Kochanowski, twórca m.in. fraszek, pieśni i trenów, uważany za ojca literatury polskiej i poetę, który najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Podsumujmy. Renesans przypada na XVI wiek i oznacza odrodzenie się myśli antycznej i ludzkości. W Polsce czas ten nazywamy Złotym Wiekiem Literatury. Główne odrodzeniowe poglądy to antropocentryzm i humanizm, skupiające się na człowieku oraz jego prawie do szczęścia i rozwoju. Odrodziły się też antyczne poglądy filozoficzne, stoicyzm i epikureizm. Na renesans przypada reformacja, czyli ruch zapoczątkowany przez Marcina Lutra, który spowodował rozpad jedności Kościoła i wyodrębnienie się z niego luteranizmu, anglikanizmu i kalwinizmu. Renesansowi artyści kierowali się regułami obowiązującymi w antyku, tworząc klasycystyczne dzieła hołdujące pięknu, symetrii i harmonii. Najsłynniejsi twórcy to Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Sandro Botticelli, Rafael i Tycjan. Najsłynniejsi odrodzeniowi pisarze zaś to Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Tomasz Morus oraz Miguel Cervantes, a także, według części klasyfikacji, żyjący na przełomie renesansu i baroku, Szekspir. W Polsce najważniejsi pisarze to Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. W kolejnym filmie opowiem o wielkich odkryciach geograficznych. Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.